wojny, pani Milorowo, powiedziałby dobry wojak Szwajc, gdyby dożył do 8 marca 2006 roku. Na szczęście nie dożył i nie był świadkiem tych paroksyzmów, jakie nastąpiły po usunięciu pana wiceministra Cezarego Mecha z obrad Komisji Nadzoru Bankowego, w której pan Cezary Mech zasiada jako reprezentant ministra finansów. Zasiadał jako reprezentant ministra finansów i z której go pan prezes Balcerowicz, przewodniczący z urzędu jako prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący z urzędu obradom Komisji Nadzoru Bankowego, wyrzucił. Wyrzucił go na prośbę pana Leiba Fogelmana, udowadniając w ten sposób swoją niezależność od rządu Rzeczypospolitej.